Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, minister w kancelarii prezydenta, rzecznik pana prezydenta, Błażej Spychalski, jak żywy, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kiedy będzie pierwsze posiedzenie Sejmu? Pierwsze posiedzenie Sejmu będzie 12 listopada, już panu powiem, z czego to wynika. Otóż zgodnie z konstytucją pan prezydent ma 30 dni na ogłoszenie, na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu. 30 dni od wyborów. Od wyborów, oczywiście, ale posiedzenie, kadencja Sejmu trwa 4 lata. To wynika wprost z konstytucji. Posiedzenie, pierwsze posiedzenie Sejmu tej kadencji miało miejsce 12 listopada i trwa do 11 listopada tego roku. W związku z powyższym, no, ten termin 12 listopada jedyny dzień, tak, kiedy jest dość naturalny, oczywisty, więc 12 listopada. A kto będzie otwierał to pierwsze posiedzenie Sejmu? Kto będzie marszałkiem Senatu Sejmu? No, marszałkiem seniorem Senatu na pewno będzie pani senator Borys Damięcka, jest najstarszym senatorem. Natomiast co do Sejmu właśnie. Bo co do marszałka seniora Sejmu, obstawiałbym, że pani poseł Śledzińska-Katarasińska jest najstarszą posłanką. No, pierwszy raz w historii może zdarzyć się tak, że dwie kobiety będą marszałkami seniorami. I obie z opozycji. I obie z opozycji. A to nie jest tak, że politycy PiSu będą lekko zaniepokojeni, jakże to tak? Panie redaktorze, jest pewien zwyczaj polityczny. Marszałkiem seniorem w Senacie zawsze jest najstarszy senator. W Sejmie jest to jeden z najstarszych posłów, no ale zawsze było tak, że zwyczajowo był to najstarszy poseł. Z jednym wyjątkiem, zdaje się, kiedyś pan chyba prezydent Aleksander Kwaśniewski nie powołał na to stanowisko, czy na tą funkcję zaszczytną najstarszego posła, no ale zwyczaj polityczny jest taki, pan prezydent zwyczajów przestrzega i w polityce one są ważne. Czyli powtórzmy, 12 listopada będzie pierwsze posiedzenie Sejmu i pierwsze posiedzenie Senatu. Otworzą najprawdopodobniej te posiedzenia dwie panie z Platformy Obywatelskiej, Iwona Śledzińska-Katarasińska w Sejmie i Barbara Borys-Damięcka w Senacie. Panie ministrze, czy Marian Banaś powinien być szefem Najwyższej Izby Kontroli? No, przede wszystkim jest szefem Najwyższej Izby Dobrze, Kontroli. Dobrze, to zadam pytanie inne. Czy powinien zrezygnować, czy powinien podać się do dymisji? Nie wiem, dlatego że to, co się medialnie pokazuje, te informacje, my ich nie znamy. Znaczy, ja nie widziałem tych dokumentów, natomiast oczywiście jest pewnego rodzaju zaniepokojenie co do tej sytuacji, bo dotyczy ona jednego z najważniejszych urzędników w naszym państwie, szefa Najwyższej Izby Kontroli. Co to znaczy jest pewne zaniepokojenie? Kto pan prezydent jest zaniepokojony taką sytuacją, która ma miejsce, wie pan, mówię. To jest jednak jeden z najważniejszych urzędników w naszym państwie. Natomiast z drugiej strony, ja jednak chciałbym, żebyśmy bazowali na dokumentach i chciałbym znać wyniki kontroli CBA. No wtedy byłoby pewnie łatwiej rozmawiać o kwestii Mariana Banasia. Prezydent nie zna wyników kontroli CBA? Nie wiem, nie mam tutaj wiedzy, nie chciałbym wprowadzić. Rozumiem, że tak czy owak prezydent Andrzej Duda jest zaniepokojony tym, co się dzieje. Oczywiście, bo to dotyczy jednego z najważniejszych urzędników w państwie, natomiast z drugiej strony, wie pan, no ja... Ale jedyne, co może zrobić z kolei prezydent, to zaapelować do Mariana Banasia, tak, rzeczywiście szef Najwyższej Izby Kontroli zgodnie z konstytucją ma olbrzymią niezależność i niezawisłość. Jeżeli chciałby, żeby odwołanie go musiałoby wynikać wprost z konstytucji. Pan prezydent tutaj uprawnień żadnych to nie ma. To zostawmy na chwileczkę prezydenta. Pytam pana. Nie ma pan takiego wrażenia, że to jakiś jest w ogóle fatum wisi nad szefem NIK-u? Poprzedni szef NIK-u miał problemy z prokuraturą. Obecny szef NIK-u ma problemy z CBA. Rany boskie. Czy szefem największej instytucji, najważniejszej instytucji kontrolującej życie państwa nie może być ktoś poza podejrzeniami? No nie ma nikogo takiego? Ale czy te osoby były skazane? Mamy w Polsce domniemanie niewinności. Nie, oczywiście, że nie były skazane. No więc właśnie, mamy w Polsce domniemanie niewinności. Dopóki ktoś nie jest skazany, to znaczy, że jest niewinny. Tego się trzymamy i tyle. No tak, tego się trzymamy. Tylko, że doskonale pan wie, ja nie będę już wyświechtanego przysłowia o żonie Cezara, która powinna być poza podejrzeniami, przywoływał. Jednak powinno chyba być tak, że szefem NIK-u jest facet, no, w uczciwość, którego nie wątpimy. Ale ja nie wątpię w uczciwość pana Mariana Banasia. Pan Marian Banaś ma olbrzymie zasługi dla państwa polskiego. Pan nie wątpi w uczciwość, no dobrze. No ale wie pan, no, pan Marian Banaś ma olbrzymie ma zasługi dla państwa polskiego. Ma nie tylko ogromne zasługi, ale również znakomite kontakty z przestępcami, no jak ale widać. Co pan opowiada, panie doktorze? Co opowiadam, to co widziałem. Ale proszę pan. Panie ministrze, zostawmy to, bo widzę, że... Pan mamy różnicę zdań. Nie, pan nie wierzy własnym oczom, ale rozumiem. Pan widocznie tak, ma jakieś inne doświadczenia. Wszyscy widzieliśmy dżentelmena obwieszonego łańcuchami, z sygnetami, który rozmawia sobie z panem Banasiem, jak z przyjacielem najbliższym. No jeżeli taki człowiek, może teraz będzie doradcą szefa NIK-u. W końcu na pewno ma wiele cennych doświadczeń. No widzę, że w piątek pan tutaj rzuca satyrą taką. Jaka satyra, panie ministrze, to co widzę. Czy w Pałacu Prezydenckim, bo 11 listopada, jak pan doskonale pamięta, to będzie ta data, kiedy
piąta rocznica rozpoczęcia kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. O, tak to ujmę. O, wie pan, te 5 lat temu, 11 listopada, pan prezes Jarosław Kaczyński w Krakowie, nomen omen, poinformował, że zwróci się do Komitetu Politycznego z prośbą o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość wyznaczyło na kandydata na prezydenta właśnie Andrzeja Dudę. No to w takim razie, czy to nie jest już czas, kiedy w Pałacu Prezydenckim powinny być wszystkie konie zaprzągnięte i pracujemy już na rzecz reelekcji? Bo Andrzej Duda sam powiedział, że nie wybiera się na emeryturę. To prawda, natomiast pan prezydent nie podjął decyzji co do powtórnego kandydowania. No jak nie wybiera się na emeryturę, to rozumiem, że albo szuka roboty, albo będzie kandydował. Pan, no tutaj olbrzymie doświadczenia ma Donald Tusk w tym zakresie szukania sobie roboty gdzieś tam za granicami kraju. Natomiast 11 listopada, 12 listopada też wypowiadał się teraz. 12 listopada pierwsze posiedzenie Sejmu, później powołanie nowego rządu, to też tutaj wymaga od pana prezydenta podjęcia określonych czynności. Nie chodzi mi o datę. Są rzeczy ważne. Nie chodzi mi o datę. Pytam o to, czy w Pałacu Prezydenckim trwają już przygotowania do kampanii wyborczej. Nie. A czy pan prezydent spotyka się w takim razie towarzysko, rzecz jasna, z panem Piotrem Agatowskim, z Marcinem Mastalerkiem? Z Piotrem Agatowskim nie mam wiedzy. Piotr Agatowski to powiedzmy naszym słuchaczom, to jest ten człowiek, który odpowiadał za kampanię Andrzeja Dudy 5 lat temu. Specjalista od reklamy, tak, a teraz pracował na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. I co? Nie mam wiedzy co do Piotra Agatowskiego. A Marcin Mastalerek, którego pan serdeczny zna. Mój serdeczny przyjaciel, tak, spotyka się pan prezydent z Marcinem Mastalerkiem. I o czym rozmawiają? O piłce wiem, nożnej, o lidze, wiem, że się, wiem, że się spotykają, w niektórych spotkaniach rzeczywiście uczestniczę, w niektórych nie. No i kto to w tych, który Marcin Mastalerek jest osobą, która była jedną z osób, które wygrały wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 roku. Jest to człowiek, który ma olbrzymie doświadczenie polityczne, kampanijne, no ale też znają się panowie od lat, no to spotykają się naturalne. Panie ministrze, czy znana jest już data wizyty Donalda Trumpa w Polsce? Przypominam, że miał pojawić się po wyborach parlamentarnych, te już za nami, no a przed Bożym Narodzeniem, a to przed nami, czyli jak raz teraz. Było spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, jak pan wie. Te rzeczy, które miały być podpisane przez panów prezydentów tutaj w Polsce, zostały podpisane w Stanach Zjednoczonych. Czy to znaczy, że nie będzie wizyty Donalda Trumpa? Nie, tego nie powiedziałem. Natomiast z całą pewnością panowie prezydenci spotkają się w tym roku jeszcze przynajmniej dwukrotnie. W tym roku? W tym roku jeszcze przynajmniej dwukrotnie. Raz prawdopodobnie na szczycie NATO w Londynie w grudniu, drugi raz na Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, także w grudniu. Szczyt NATO w grudniu miał być poprzedzony. Przede wszystkim mówili, że prawdopodobnie przed tym szczytem przyjedzie Donald Trump do Polski, żeby w czasie jednej wizyty za oceanem, z perspektywy amerykańskiej, czyli w Europie, odbyć oba te spotkania. Jak będę miał wiedzę w tym zakresie, obiecuję, przyjdę do pana i pana pierwszego o tym poinformuję. Ostatnie pytanie w tej części. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że jedyną obietnicą absolutnie niezrealizowaną przez prezydenta Dudę jest kwestia pomocy frankowiczom? Przypominam, że 500+, że obniżenie wieku emerytalnego, leki dla seniorów były w programie PiS-u i one zostały zrealizowane. Najpierw były w programie kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ale z kolei obietnice pomocy frankowiczom, to jest to, czego PiS nie podnosił w kampanii, a Andrzej Duda owszem. Mam wrażenie, że między innymi dzięki temu wygrał te wybory. Na tyle, na ile można było pomóc osobom, które posiadają kredyty, a są w trudnej sytuacji finansowej, na tyle mogliśmy pomóc. No proszę pamiętać, że to parlament uchwala proszę w Polsce pamiętać, prawo. Że najzabawniejsze jest to, że to ten straszny TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bardziej pomógł frankowiczom niż prezydent Rzeczypospolitej. Proszę pana, czy ja kiedykolwiek, będąc tutaj u pana, narzekałem na TSUE? RMF 24.pl oraz interia.pl. Tam dalszy ciąg naszej rozmowy, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy, życzymy miłego weekendu. Kłaniam się nisko. Dziękujemy. Do usłyszenia w poniedziałek. Wie pan co, to nie chodzi teraz o to, czy pan narzekał na TSUE, czy pan nie narzekał. Sprawa jest poważniejsza, bo wolałbym, żebyśmy tego nie zostawili od tak. Jeżeli Andrzej Duda w kampanii wyborczej 5 lat temu opowiadał, że pomoże frankowiczom i to nie było podczas jednego przypadkowego spotkania, bo ktoś go zapytał, a jednocześnie nie zrobił w tej sprawie nic, to teraz mamy znakomitą szansę dla prezydenta. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie bardzo korzystne dla frankowiczów. Teraz pan prezydent ma szansę
napisać ustawę, która będzie szła w duchu właśnie tego orzeczenia TSUE. I to byłoby spełnienie jego obietnicy i ukoronowanie jakby pięciu lat kadencji. Poczekajmy. Podpowiadam, sufluję. Poczekajmy, aż zbierze się nowy parlament. Takie rozmowy z całą pewnością będą z nowym parlamentem toczone. No a dzisiaj, wie pan, no, mamy stary parlament, który, tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej... Ale ja nie mówię, że prezydent ma toczyć rozmowy, tylko napisać ustawę. Do tego mu nie jest potrzebny parlament. Dwie ustawy zostały z inicjatywy pana prezydenta przyjęte. Ustawy, które naprawdę mocno pomagają... nikomu w niczym nie pomogły. Nie. Pomagają osobom w trudnej sytuacji finansowej. Co pan opowiada, panie? No, ale wiem, no bo wie pan, no mamy informację, komu kto pomógł, więc wie pan, no, ta ustawa naprawdę działa. Czyli tak naprawdę po prostu nic nie zrobimy w tej sprawie i drodzy frankowicze, możecie sobie liczyć na Unię Europejską, bo prezydent wam nie pomoże. Z całą pewnością orzeczenia sądów, które są korzystne dla frankowiczów, są z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego bardzo... Jest jakieś specjalne miejsce w piekle dla kłamczuchów. Zobacz, ale kto? Że ja? Panie dyrektorze, ja nigdy nie pamiętam, że pan nie potrafię, więc lepiej mówić tak naprawdę. Dobrze, to w takim razie mam do pana pytanie o politykę międzynarodową poniekąd, ale tak naprawdę bardzo ważne dla nas. My opieraliśmy, Andrzej Duda również, ja nawet nie mam o to pretensji, tak, naszą nadzieję na poprawę bezpieczeństwa w Polsce w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Oczywiście. Cały czas się cieszyliśmy z tego, że będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce, że sojusz polsko-amerykański kwitnie. Turcja jest jednym z najbardziej wypróbowanych sojuszników amerykańskich, jednym z najważniejszych członków NATO. I widzi pan, co się dzieje? No widzę, co się dzieje. Amerykanie zostawili Kurdów, pozwalają ich po prostu... No chyba jednak nie do końca, dlatego że wczoraj w Turcji wiceprezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z panem prezydentem Erdoganem. Dzisiaj mamy decyzję o tym, że działania są na 5 dni wstrzymane, więc myślę, że to będzie się dalej wycofali wojska amerykańskie, pozwalając, żeby Turcy zaszlachtowali po prostu tych biednych Kurdów, wie pan. Ale to wie pan, pan oczekuje ode mnie, żebym tutaj, nie wiem, krytykował działania Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, co mamy w Polsce, nie, jeżeli chodzi o nasze... Nie, to w Polsce jest w ogóle niemożliwe. My tak kochamy Amerykę, że robimy jej, cytując byłego ministra, łaskę. Jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, one nigdy nie były tak intensywne i tak dobre jak dzisiaj. I jeżeli ktoś mi chce wmówić, że Polska nie może liczyć na Stany Zjednoczone, to proszę zwrócić uwagę na fakty. Ja nie chcę się poruszać w strefie dywagacji, tylko w strefie faktów. 4 lata temu, 5 lat temu nie było tutaj żołnierzy amerykańskich, dzisiaj są. Jeszcze dzisiaj nie ma buduje tych się, nowych. No ale 4,5 tysiąca ponad dzisiaj już stacjonuje. Będzie kolejny 1000 zgodnie z deklaracją podpisaną przez pana prezydenta Donalda Trumpa i przez prezydenta Andrzeja Duda. Jak widać, budujemy infrastrukturę, łatwość niebywałą w wycofywaniu tych żołnierzy. Budujemy infrastrukturę dla żołnierzy amerykańskich, wizy. Tak, proszę bardzo. Pan prezydent Trump obiecywał, że nie będzie wiz. Będą? Nie będzie wiz. Więc prezydent pan... Trump obiecywał, że nie będzie wiz i nie ma wiz. Boże, głosujmy na Trumpa w następnych wyborach. A proszę bardzo, jeżeli pan może, to... Nie, no ale wie pan, bo to jednak wolałbym, żeby... Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był taki mówił... intensywny i taki dobry dzisiaj. Jesteśmy zachwyceni tym, co robią Amerykanie. Jesteśmy zachwyceni z relacji polsko-amerykańskich. Czy jest pan zachwycony również z deklaracji Donalda Tuska, że wszystkie ręce na pokład, bo nie ma ważniejszej rzeczy niż w tej chwili odsunięcie prezydenta Andrzeja Dudy od władzy. Opozycja musi się zjednoczyć. Wzywa pan, Donald Tusk. Kiedy pan ostatnio przeprowadził wywiad z Donaldem Tuskiem? O Boże, to było bardzo dawno temu, zanim jeszcze został premierem. Widzi pan. Wie pan co? To myślę, że Donald Tusk boi się Roberta Mazurka, wie pan? Nie myślę, sądzę, że tak, żeby się no nie bał. No i gdyby się nie bał, to pewnie by taki może wywiad po prostu miał miejsce, nie ma potrzeby. Pan, może nie wiem, a może się pan boi. Pan przewodniczący Tusk. No, a może się boi. Ja nie, ale próbował pan przeprowadzić takiego wywiadu? Chciałby pan teraz o mnie porozmawiać? Dobrze. Super. Wie pan, nie tylko, nie, że o panu, tylko, no wie pan, jeżeli pyta pan o Donalda Tuska, no to ja tylko takie skromne pytanie, kiedy taki wywiad był. No, to wie pan co, dobrze. Może się boi, no, nie wiem. To umówmy się tak. Ja będę zabiegał o wywiad z Donaldem Tuskiem, a pan sprawi, że prezydent Duda przyjdzie do naszego studia. Ale z tego co wiem, to wywiadów z panem prezydentem Andrzejem Dudą trochę jednak pan redaktor miał. Ja przeprowadziłem jeden. I miałem z prezydentem, a wcześniej z prezydentem. I miałem to nieszczęście zadać mu pytanie, które mu się tak nie spodobało, że od tego czasu ale nie chcę. Ale co pan opowiada? Pan prezydent Andrzej Duda bardzo pana lubi. Tak bardzo, proszę państwa, lubi mnie prezydent Duda, że ma nad łóżkiem moje zdjęcie. W związku z tym wydaje mu się, że ciągle do nas przychodzi w związku szanuję, z tym. Szanuję pana bardzo. Na pewno. Lubi pana, więc nie wiem. No, mówię panu o faktach, no przecież rozmawiamy z panem może prezydentem. Może ja rzeczywiście często, jakiś autograf złożę dla pana prezydenta. Ale jak może nie jakiś tak wywiad lubi. To... Tak.
Proszę Państwa, bo to nie chodzi o moją przyjemność, która będzie oczywiście niebywała i wielka, i zaszczyt. Postaram się do tego doprowadzić. Andrzej Duda w największym radiu w Polsce. Postaram się do tego doprowadzić. Trzymamy za słowo. Nie wiem tylko, czy pan chce, żeby pan prezydent tu przyjeżdżał, bo to jednak proszę przyjedzie, pana, prawda, tutaj ja sobie przetrzepię. Ja mogę przyjechać nawet... gdzie tam prezydent ma? Na Helu. No może być, nawet. Wie pan, ale pan tutaj ten... No, może być w Belwederze, może być w Pałacu Prezydenckim. Przeważnie wywiady pan prezydent ma albo w Belwederze, albo w Pałacu Prezydenckim. Jesteśmy umówieni. Świetnie. Kiedy? No postaram się to zrobić, wie pan, no to kalendarz pana prezydenta też to nie jest tak, że sobie można... Ale jeszcze w tym termin. Roku. No wie pan, w najbliższym czasie postaramy się to zrobić. W najbliższym czasie, to znaczy... Dobra. W najbliższym czasie. Nie będzie mnie pan zapraszał, mówiąc, że wie pan... No, miał pan doprowadzić do wywiadu, a pan nie doprowadził. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ja dziękuję. Życzę bardzo. Dużo zdrowia. Przyda się. Tak, jak pan słyszy? Nie, właśnie nie słyszę, ale pan narzeka na stan zdrowia, więc... No wie pan, bywało lepiej, ale mam nadzieję, że to się tak za niedługo już skończy. Ja proszę pana, ciągle młody, ciągle piękny. Pan nie narzeka. Nie, w życiu, nie, no proszę pana. Znaczy, ja panie też nie narzekam, ale stan zdrowia no, jest taki, jaki miłego jest. Miłego piąteczku życzymy państwu, naprawdę. Tylko proszę się szanować, dobrze? Dziękuję bardzo. Do widzenia.